Hi. Unfortunately, nobody told me I could do it in English, so I do it in Polish. Sorry. But I think it will be funnier in Polish. Dzień dobry bardzo. Pewnie większość z was nie kojarzy. Z kryzysu wybuchają social media weekendy. No i tak po tych paru latach od napisania książki, od zajmowania się tą kwestią, pomyślałam sobie, kurczę, trzeba przekonać ludzi, że social media są jak najbardziej też dla tych firm, których nikt nie lubi. Każdy z was, jak tutaj siedzicie, na pewno macie przynajmniej jedną firmę, którą po prostu szczerze nie znosicie. Jeśli nie hejtujecie na co dzień, to przynajmniej jakby wiecie, że tak jest. No i jakbym zapytała takie hate brandy, to wymienicie typowe. Za chwilę będą logotypy, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Ale pomyślałam sobie, żeby nie było tak, że hejtuję kogoś tak jak zwykle, bo wiadomo, wszyscy myślą, że jestem taka okropna. To pomyślałam, że pójdziemy teraz na takie profesjonalne spotkanie z profesjonalnymi ludźmi ze stoka i wczujemy się w sytuację, w której będziemy tłumaczyć typowemu dyrektorowi Adamowi, dlaczego powinien właśnie korzystać z social media dla jego okropnego hate brandu. Więc mamy Adama, który jest bardzo ważnym dyrektorem w bardzo ważnej firmie, której nikt nie lubi. I oczywiście on wychodzi z typowych założeń, wszyscy nas hejtują, nie mamy zasobów, żeby prowadzić social media skutecznie przy takim trudnym hejcie. Facebook nic nie sprzedaje, w ogóle te internety to bez sensu i tak dalej. Nie rozumiesz specyfiki branży, bo nas bardziej hejtują właśnie w czwartki o 17 i ty tego nie rozumiesz. My to wiemy, bo tu pracujemy. Wiemy jak będzie, nikt nas nie będzie lubił, bo jak tylko założymy fanpage, to ludzie się rzucą hordami orków i troli, żeby nas zniszczyć i spalić i wbić na dzidy. To się nie może udać. Oczywiście nie mamy pieniędzy na to też. Nic lepiej nie robić, w ogóle udawajmy, że nas nie ma, nie sprzedawajmy, nie rozmawiajmy i w ogóle najlepiej się nie pokazujmy, bo nikt nas nie lubi. No i oczywiście nie damy rady hejtowi, bo się nie da, bo to jest po prostu wulkan chamstwa płynący w internecie, nienawiści wszystkiego. Kto to zna, ręka do góry? Okej, jest nieźle. Znam to i ja. I wtedy za każdym razem wyglądam tak. Znaczy, ha, 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 znamy to, słyszałyśmy to. Znaczy, śmy, ja i moja agencja Łobuz. Tak, na przykład znacie firmę Provident. Wszyscy wiemy, pożyczki, lichwa, nie wiadomo co jeszcze. Znam też przewozy regionalne, w których zdarzyło mi się też być. Rozmawiam z GoWorkiem, wiem jak wygląda w środku, pomagam im trochę uratować ten wizerunek. Rozmawiam ze znanym lekarzem, Boże, tam to już w ogóle nienawiść, lekarze nienawidzą, ludzie hejtują, lekarze hejtują, znanego lekarza, wszystko jak leci. Jest oczywiście MP, który zrobił sobie fatalną kampanię świąteczną z Nergalem i Czubaszek, że jak to aborcjonistka i satanista mogą promować Boże Narodzenie i w ogóle te. Oczywiście rozmowy były również z PKP, nie raz, nie dwa, nie pięć. Co by tu zrobić, co by te pociągi jednak, nawet jak się spaźniają, to miały chociaż szanse w social media, żeby ktokolwiek tam kliknął, to lubię to. Call center, wiadomo, studenci, rotacja pracy, wszyscy kochamy, jak do nas dzwonią konsultanci i tak dalej. Garnki, wszystkie kołdry, nie wiadomo co jeszcze, też przechodziły przez moje ręce. Apteczno, medyczno, ja to wszystko słyszałam. I to, że tak powiem, wam rzeknę na podstawie właśnie przykładów. Jak większość z nas reaguje na wszystkie możliwe hejty, kryzysy i tak dalej? Dokładnie tak samo jak Robert Downey Jr., żeby nie było, że tylko ja jestem ładna na tej prezentacji, to jest również Robert. Obejrzyjmy to raz jeszcze w tym samym tempie 3-sekundowym, czyli generalnie jak parzy, to wywalamy, uciekamy, kasujemy fanpage. To jest nagminne akurat przy wszystkich fanpage'ach na Facebooku. To naprawdę dużo firm, szczególnie tych mniejszych, bo te duże sobie nie mogą pozwolić. Po prostu udajemy, że się nie zadziała. Natomiast ja mówię, ale come on, to nie tak się robi. To zupełnie nie o to chodzi, żebyście unikali, udawali, że się nie da, że to jest bez sensu. No dlaczego tak robimy? No oczywiście najłatwiej jest skasować i udajemy, że w ogóle się nie zadziało. Oczywiście, Boże, co powie szef i tak dalej. Na pewno na nas nakrzyczy, że nam zupełnie nie wyszło i w ogóle. Oczywiście na pewno nikt nas nie lubi, ktoś napisał negatywny komentarz, Boże, jesteśmy hate brandem po prostu i tak dalej. Wszyscy to znamy, bierzemy sobie do serduszka to, co piszą o naszych markach albo tych, które obsługujemy. Oczywiście najlepiej schować, ukryć w ogóle, niech nikt nie widzi tego posta, jak nie możemy skasować, bo ktoś się będzie czepiał. I oczywiście, Boże, to zostanie w internecie na wieki, Czaplicka opublikuje, będzie najgorzej, będzie kryzys, Jezus Chrystus i tak dalej. Tyle hejtu fala się wydobywa. Każdy z was to zna, ja też to znam, ja też prowadzę te marki i absolutnie to wiem. Ale na tym to polega, że tak jak, nie mówię, że macie wsadzać rękę do ognia, ale nie należy zacząć od razu od strzepywania, jakkolwiek to zabrzmiało. Tak mówię, to się da spojrzeć na to inaczej, inaczej rozwiązać. No jak? Jest kilka sposobów. Po pierwsze, trzeba sobie uświadomić prostą rzecz.
wszystkie brandy mają hejty. Jak to jest wypisanych ileś brandów, które na pewno wszystkie znacie, wszystkie brandy mają hejty, bo właśnie nie ten skład, właśnie za małe pensje, nie w tej fabryce, nie coś tam i tak dalej. Jeżeli macie hejt, to znaczy, że coś osiągnęliście. Bo jeżeli nikt was nie lubi, to znaczy, że brakuje wam wyrazistości, po prostu. To znaczy, że w momencie, w którym coś robicie, ktoś to widzi i może lubić, nie lubić, ale coś jest. Drugi element to jest oczywiście to, że kurczę, nie jesteśmy zupą pomidorową. Nie wszyscy muszą nas lubić. Są oczywiście osoby, które lubią pomidorową z ryżem, są te, co lubią pomidorową z makaronem. Polecam hashtagi w tym temacie. Natomiast najważniejsze jest to, że nie ma brandu, którego się nie da nie lubić. I koniec i kropka, po prostu trzeba się z tym pogodzić. Mnie też prawdopodobnie na tej sali co najmniej 3 osoby nie lubią. Pozdrawiam. Trzecia rzecz to jest oczywiście to, że hejt to jest VAT od sukcesu. Trzeba coś osiągnąć, żeby mieć hejterów. No bo firmy, które są małe, niczego nie osiągają i tak dalej, nie wzbudzają tych emocji, bo hejt to jest emocja. Jaka ma od miłości do nienawiści jeden krok, ale w drugą stronę na szczęście też. Oczywiście to, że najwięksi fani to są najczęściej hejterzy, bo to są osoby, które zamiast zrezygnować z naszych usług, zamiast uciec do konkurencji, przychodzą do nas i się pyszczą. I to jest ten moment, który możemy powiedzieć, drogi kliencie XYZ, okej, masz problem z tym czy z tamtym, my spróbujemy to rozwiązać. I come on, taka osoba, która zobaczy, że ten problem, który miała, jest rozwiązany, pomyśli sobie, ale fajna firma. Oni potrafią w te sociale, oni potrafią w obsługę klienta. I naprawdę, uwierzcie mi, mój największy hejter jest teraz moim największym fanem. Dzisiaj go z nami nie ma, bo mieszka w Łodzi. Ale naprawdę, okazało się, że jak porozmawialiśmy, to wyjaśniliśmy sobie kwestię co do tego, z czym się nie zgadzaliśmy. Okazało się, że się zgadzaliśmy, tylko się nie dogadywaliśmy na przykład. To się tak też zdarza. Oczywiście zawsze jest problem z tym, czy dany komentarz, dany post jest hejtem, czy jest tylko opinią. To jest w ogóle makabrycznie trudne do rozpoznania, bo marki uwielbiają stwierdzać, że cokolwiek jest negatywnego, już jest na pewno hejtem. No come on. Hejt jest emocjonalny, krytyka jest merytoryczna. Na hejt odpowiadamy chyba ty, kliencie w domyśle, na merytorykę jednak odpowiadamy na zasadzie tam masz rację, nie zadziałało, albo nie masz racji, bo tam naukowo coś tam, coś tam. Oczywiście może być tak, że hejt jest wstępem do rozmowy o to, że jest jakiś problem merytoryczny. To absolutnie też. Na przykład wasza firma się. A dlaczego tak sądzisz, kliencie? A bo mi właśnie, nie wiem, wasz produkt wybuchł w ręce. No to wtedy mamy już merytorykę. Oczywiście to, że nas hejtują, to znaczy, że jesteśmy jacyś. Bo nie hejtują nas za to, że jesteśmy tacy sami jak wszystkie inne firmy. Hejtują nas za to, czym się w odczuciu klienta wyróżniamy. Czyli właśnie to, że tam, nie wiem, nieekologicznie, czy tam niedobrze, czy tam cokolwiek, ale to jest coś. I to już jest coś, na czym można pracować. Bo większość waszych firm, to przyznam wam tak niemiło, jest nijaka, nierozróżnialna, identyczna. Ludzie mogą ocenić na podstawie ceny, opakowania, czy czegokolwiek, czy usług na podstawie, nie wiem, strony internetowej, ale jesteście tacy sami jak wszyscy. Sorry. Natomiast jeśli was hejtują, to znaczy, że jest coś, do czego można się przyczepić. I wyobraźcie sobie na przykład Tepsę. Tepsa była jakaś, nawet jeśli jej nienawidziliśmy. Ale udało im się stworzyć serce, rozum, udało im się oczywiście zrobić rebranding. Nagle się okazało, że są jacyś i wszyscy ich kochamy w ogóle. Kto pamięta jeszcze tam Neostrady i początki w ogóle i monopolisty i tak dalej? Mało, ale pamiętamy. Zostanie w nasze serca. Dobra, no i oczywiście jest ten element tego, że są po prostu ludzie, którzy są hejterami i z tym już absolutnie nic nie zrobimy. I to nie chodzi o naszą markę, nie chodzi o nas, nawet o to, co robimy, tylko po prostu niektórzy ludzie na przykład staną lewą nogą i wyleją swoje żale i koniec i kropka. Z tym też trzeba umieć sobie dawać radę i się nie przejmować, bo z tym czasem po prostu się nie da nic zrobić, niezależnie od tego, jakbyśmy się bardzo starali dla naszego klienta. Więc z tym optymistycznym podejściem, że i tak jest źle i będzie gorzej, co możemy zrobić? Po pierwsze, edukować naszych klientów. To jest absurdalnie proste, ale bardzo mało marek to robi. Kiedy wejdziemy na fanpage, najczęściej jest albo ofertówka, albo kotki, lajki i wszystkie inne tego, ale bardzo mało jest takich treści, które wyjaśniają klientowi zasady działania. Przykład z przewozów regionalnych. Klienci się skarżą, o, pociąg znowu jest nie na czas. No więc my zamiast odpowiedzieć, sorry, tam strasznie przykro, tralalala, odpowiadamy, no tak, to wyniknęło dlatego, że pociąg relacji tam takiej, siakiej, stąd dokądś tam marki przewoźnika takiego i takiego, żeby nie podawać konkurencji, właśnie też miał spóźnienie i dlatego nasz nie mógł przejechać i dlatego... I nagle się okazało, że kiedy klienci zrozumieli, w czym są problemy,
to przestali hejtować, bo wiedzieli, że to nie jest kwestia naszej winy, że my im robimy na złość, że to jest kwestia tego, że my czegoś nie dopilnowaliśmy, tylko są czynniki, które nie zależą na przykład od nas, albo że są jakieś zasady, których musimy się trzymać, bo są dyrektywy unijne, prawo polskie albo cokolwiek innego. Więc rozmawiajcie ze swoimi klientami i wytłumaczcie, bo oni naprawdę chcą rozumieć i chcą wiedzieć, bo oni nie hejtują was dlatego, że was nienawidzą, bo mają taką potrzebę, tylko po prostu oni się denerwują. Więc porozmawiajcie z nimi, to zawsze pomaga na zdenerwowanie. Przynajmniej ja tak uważam. Po drugie, oczywiście nie dawajcie im naboi. Jeżeli jesteście firmą, której nikt nie lubi, to powiedzmy krytykują was właśnie, że tam, nie wiem, kradniecie, wykorzystujecie coś tam, no to trudno prowadzić fanpage, na którym jest, o, kupiliśmy sobie nowe samochody, no bo automatycznie to będzie nabój do tego, żeby was hejtowali, nienawidzili, bo wiadomo, o co chodzi. Więc jeżeli coś się dzieje takiego w waszej firmie fajnego, że osiągnęliście jakiś sukces albo idziecie do przodu, to nie chwalcie się tym, że jesteście super, tylko mając świadomość tego, jak was odbierają, postarajcie się to łagodnie zakomunikować. Nie mówcie też nawet tematy kontrowersyjne, no bo jeżeli tam jest, powiedzmy, nie wiem, śmierć papieża czy coś i za chwilę będą posty z hashtagiem, tam nie wiem, Jan Paweł II w ogóle na zawsze w naszych sercach, no to ludzie też nas zamordują za to, że nagle się afiszujemy w zupełnie bezsensownych tematach. Trzecia rzecz to jest oczywiście też to, że nie należy się wcinać tam, gdzie nas nie chcą. Jeśli jest na przykład konferencja InfoShare, za chwilę nam wyskoczy jakaś firma w hashtagu, że tam super, super, pozdrawiamy, pozdro 600, kupcie nasz produkt, no to myślę, że też byśmy ich hejtowali za to, że absolutnie nie umieją w marketing i są nachalni. Więc to są takie trzy lady pod tytułem nie dawajcie naboi do strzelania, ale z drugiej strony wy możecie być proaktywni. To nie jest tylko to, że ktoś was hejtuje, to wy odpowiecie na te hejty, odpowiecie nie, wcale nie bijcie nas, nie jesteśmy tacy straszni. Twórzcie swoją markę, komunikujcie, chwalcie, oczywiście tak w granicach normy i delikatnie, starajcie się pisać, bo na przykład przy większości takich hate brandów, jak wyszukuję chociażby, co się o nich pisze, to są tylko hejty. Oni nie tworzą żadnych treści na swój temat, bo uważają, że Boże, jak napiszemy coś, to natychmiast ludzie zhejtują. Spróbujcie, możecie się naprawdę dać zaskoczyć. No i oczywiście to jest kwestia marki. Są takie marki, które są love brandami i one nie urodziły się love brandami, one sobie to wypracowały. I każda marka może być kochana, nawet jeżeli jest trudna, nawet jeśli ma podgórkę. Najlepszy przykład chociażby tej Tepsy, która się zmieniła w to Orange i nagle wszyscy lubimy Orange. To jest dokładnie to. Każdą markę da się podbudować tak, żeby stała się przynajmniej normalnym brandem, więc tutaj nie ma niemożliwego, tylko trzeba chcieć. No i co robimy z hejtami? No oczywiście, jeśli jest coś nieprawidłowego, jeśli ktoś jest niemerytoryczny, jeśli coś jest, co może szkodzić naszej marce, to poprawiamy, tłumaczymy, wyjaśniamy. Możemy też oczywiście ignorować, bo ja to mówię jako zasadzie, jeśli dalsza dyskusja nie ma sensu, ignoruj, bo to też nie ma sensu, żebyśmy wchodzili w polemikę na następne 40 postów i spędzali 3 godziny na dyskusji z kimś, kto i tak wie lepiej. Możemy oczywiście operować faktami i być empatyczni, czyli nie ulegamy emocjom na zasadzie, a bo ty kliencie właśnie nie zapłaciłeś ostatniego rachunku i nie masz racji, tylko staramy się mówić to, co jest faktycznie, ale empatycznie, czyli patrząc z perspektywy klienta. To jest bardzo trudne, no bo ulegamy sami emocjom jako osoby obsługujące fanpage'a, ale możecie poćwiczyć i popróbować, pomaga przygotowanie sobie odpowiedzi wcześniej. Możecie oczywiście też rozładować sytuację z humorem, tylko błagam, nie żartujcie z klientów, tylko z klientem. To znaczy, że zamiast napisać tam kliencie nie umyłeś się albo coś, jak niektóre marki, które oczywiście teoretycznie mogą sobie pozwolić na żartowanie z klientów, postarajcie się być dowcipni i weseli, jak nie umiecie, to nawet nie próbujcie. No i oczywiście możecie też blokować i usuwać i banować, ale to wtedy, kiedy musicie zadbać o porządek na swoim fanpage'u, bo to też nie o to chodzi, żeby był rozgardiarz, żeby były przekleństwa, żeby ludzie się kłócili, no bo to jest jednak wspólna przestrzeń i dbajmy o to, żeby ludzie się tam fajnie czuli. No i na koniec możecie zaskoczyć, możecie napisać coś naprawdę nietypowego. Znalazłam przykład świetnej pani, Susan, która za każdego hejta, którego dostaje, przekazuje $1 na cele charytatywne. Zebrała już $3,500. Come on, to jest bardzo fajny pomysł. Oczywiście nie mówię, że każdy tak ma zrobić, ale możecie się gdzieś tam zainspirować. A jak można żartować? No Andrzej rysuje, myślę, że tu będzie najlepszym przykładem. Widać, to nie muszę czytać, super. Pierwszy na świecie sklep, który reklamuje się swoim hejterem. Zapraszam po rysunki i tak dalej. No i pan Hubert napisał, szmata wyborcza musi słabo płacić, skoro za takiego gniota w ramce cena wynosi 129 zł. Więc Andrzej rysuje, odpisał, proszę nie zapomnieć, że jest jeszcze paspartu, darmowa wysyłka oraz odręczny autograf. Specjalnie dla pana mogę gratis narysować jeszcze chuja.
No więc oczywiście dyskusja leci dalej, bo to internet, wiadomo, to się nigdy nie zamyka w jednym. Specjalnie dla pana i tak dalej mogę napisać. O, jak miło, portret w gratisie, pisze jakiś pan. Andrzej odpisuje, hej, teraz rzecz jasna. No i oczywiście ktoś stwierdził, dobra, to ja bym chciał mieć takiego narysowanego i tamten, więc proszę, jest nowy produkt, odręcznie narysowany, kształt wiadomy. I oczywiście zamiast się spinać, że ktoś tam jest mało sympatyczny, okazało się, że można to fajnie rozładować. To trzeba umieć albo wyćwiczyć. To zależy, kto jak ma. No i właśnie, co faktycznie hejtujemy w sieci? My nie hejtujemy tak naprawdę bardzo często marek. My możemy hejtować, że są jakieś błędy, już nie wiem, że językowe, ortograficzne, nie daj Boże i tak dalej, ale po prostu nawet merytoryczne, wszystkie występujące błędy też w produktach, usługach i tak dalej. Oczywiście nachalność, to co mówiłam, że jeśli ktoś się będzie na siłę promował trending topic na Twitterze albo będzie właśnie real-time marketing w ogóle w zupełnie bezsensownym temacie robił, to ludzie tego nie znoszą. Jak ktoś nachalnie też sprzedaje, potem weź kup mnie, bo jestem innowacyjny, wspaniały i wyjątkowy. Ludzie nie lubią spamowania, za dużo postów, za dużo komentarzy, za dużo oczywiście tam tagowania, nie wiadomo czego jeszcze. Ludzie nie lubią braku kultury, czyli pyskowania, krótko mówiąc, klienta. Nie, oczywiście tego, jeśli marki milczą. I to są rzeczy, za które mogą nas hejtować, ale to są rzeczy zależne od nas. Właściwie community managerów, którzy robimy te rzeczy, a nawet nie od samej marki. No i oczywiście, dlaczego hate brandy powinny być social media? Bo to jest kwestia wizerunku. Bo my powinniśmy jako marka wziąć ster i budować wizerunek, a nie nasi hejterzy, którzy będą pisać, co chcą. Jeśli nas tam nie ma, to nie mamy możliwości budowania w ogóle wizerunku. Możemy oczywiście edukować klientów po to, żeby wiedzieli, dlaczego to, co sądzą, na przykład sądzą niesłusznie. Możemy się oczywiście też właśnie wyróżnić. Jeśli jesteśmy marką, której nikt nie zna, no, chociaż jak nas nie znają, to nas nie hejtują. No ale powiedzmy marką, którą mało osób zna, ale wszyscy hejtują, którzy nas znają, to możemy się wyróżnić wśród też innych marek, które właśnie stały się, że tak powiem, nijakie. Możemy oczywiście też wzbudzać emocje, bo hejt to emocje. To jest trudne, żeby przyjąć to na klatę, ale naprawdę łatwiej jest zmienić hejtera w sympatyka, niż kogoś, kto jest obojętny w sympatyka, wbrew pozorom. Oczywiście możemy budować zaangażowanie, bo w momencie, w którym będziemy dyskutować, będziemy wchodzić w polemiki, będziemy wyjaśniać różne kwestie, to budujemy to zaangażowanie wokół naszej marki, a zaangażowanie przekłada się na wpływ na klienta, a potem na akcję, na przykład na sprzedaż. Bardzo ważne jest to, żeby to zaangażowanie było przemyślane, żeby to była taktyka, a nie przypadkowe odpowiadanie, żeby to nie było na zasadzie lajki dla samych lajków, tylko żebyśmy wiedzieli, co chcemy powiedzieć i co chcemy z tego uzyskać. Bo bardzo często obawiam się, że widok pod tytułem będą lajki, komentarze jest dla administratorów ważniejszy niż to, czy traktują klienta odpowiednio. Usprawniają procesy, ale nie automatyzuj. Czyli to, że nie powinniśmy mieć ustawionego autorespondera po prostu na naszą markę, albo żebyśmy nie planowali tweetów i wyjechali sobie na wakacje, no bo tak się nie da. Jednak social media to żywy organizm i tam się wiele rzeczy zmienia i warto mieć rękę na pulsie. Oczywiście social media to jest sprzedaż, najzwyczajniej w świecie. Nawet jeśli jesteśmy hate brandem, to nie zmienia tego, że może być grupa, która nas hejtuje, ale będzie wiele innych osób, które od nas kupi. A jeśli nas tam nie ma, to jak mają kupować? To może być oczywiście też obsługa klienta, nawet jeśli będzie czasem trudna i pod górę, ale jednak się opłaca. To jest też budowanie zaufania, bo jeśli ktoś może nawet wylać te żale do nas, co jest zawsze lepsze niż kiedy wylewa żale do kogoś innego na nasz temat, to możemy zbudować zaufanie, bo możemy odpowiedzieć, możemy zareagować, możemy pokazać, okej, może się nie dogadamy, ale szanuję cię kliencie, respektuję twoje zdanie i to jest dla wielu osób bardzo ważne. Oczywiście możemy się pokazać z profesjonalnej strony, co wiele jakoś hate brandów mam poczucie, że pomija milczeniem, bo uważa, że jak nas nie ma, to jest lepiej. Nie, to nie jest profesjonalne. Uciekanie od rozmowy nie jest absolutnie profesjonalne. Daj się zaskoczyć. Może się okazać, że wierzysz w to, że jesteś hate brandem, a tak naprawdę w praktyce nikomu się nawet nie będzie chciało ciebie hejtować, bo ludzie nie mają wcale takiego stosunku do ciebie, jak sobie wyobrażasz, że mają. Naprawdę wiele osób w dyrekcjach, w których byłam, jak zobaczyli w fanpage, że tam nie ma tego hejtu, to byli szczerze zdziwieni, bo wydawało im się było, że jak są trzy memy, to już jest hate brand na przykład. Możecie wtedy słuchać, dziękować i się zmieniać, bo to też jest od tego, żeby usłyszeć to, co ludzie mają do powiedzenia. Bardzo często może się okazać, że wystarczy kilka drobnych zmian w firmie i z hate brandu staniemy się na przykład normalnym brandem albo love brandem. Tylko musimy mieć przestrzeń na to, żeby usłyszeć to, co klienci do nas mówią, a social media są do tego świetną przestrzenią. Możecie wzbudzać też w swoich odbiorcach szacunek, nawet jeśli nie zostaną naszymi klientami, nawet jeśli nie zmienią swojego zdania, będą mieli do nas szacunek, że z nimi rozmawiamy, że jesteśmy otwarci na dyskusję i że słuchamy tego, co do nas mówią.
No i oczywiście nie bójcie się popełniania błędów, bo na tym to też polega. Każdy z nas, kiedy zakłada swoją markę, kiedy ją prowadzi, popełnia te błędy i zawsze w pewnym momencie dzieją się hejty. Ja też to przeżyłam nieraz, nie dwa, nie pięć. Zresztą śmiałam się kiedyś na Fuck Up Nightsach, że w ogóle moja cała marka zaczęła się od fuck upów. Jednym z Maćkiem Budzichem, drugie w pracy. Myślałam, że będę miała wilczy bilet w ogóle na social media. Okazało się, że wyszłam na ludzi, daj Boże. I że to jest jednak bardzo uczące i edukujące, więc błędy są od tego, żeby się na nich uczyć, a kryzys są od tego, żeby być pewnym zakrętem, który pozwoli nam no, albo z niego wypaść, jeśli źle posterujemy, albo jednak wejść w ten zakręt i wylądować gdzieś dalej i jechać dalej trasą rozpędzonym samochodem marki, coś tam i tak dalej. Dobra, to tyle ode mnie, jeśli chodzi o hate brandy. Temat jeszcze długi, przeciągły, ale nie będę przeciągać, bo nie ma absolutnie sensu. Jeśli będziecie chcieli, to znajdziecie mnie w internecie. Jeśli będziecie chcieli, będę również się gdzieś tu miotać nerwowo w okolicach. I bardzo wam dziękuję i mam nadzieję, że przekonałam was do tego, że każda marka może być social media. Pytanie, czy każda chce i czy każda ma na siebie pomysł, bo to jest największy problem większości marek. Absolutnie nie mają na siebie pomysłu, ale jak wy już znaleźliście ten pomysł, to nie bójcie się jego wykonania. Dziękuję. Thank you, Monica. Thank you. I know, questions. You can ask me in English also. Because for sure they have some questions to you, and we would like to give them the opportunity to share them with us. The microphones are up front here. If you have a question, please raise your hand and the mic will come to you. I know, I tell too quickly. They need time to digest. What do you feel like? Yes, please. Po polsku, dobrze. A co sądzisz na temat oddawania prowadzenia fanpage firmom zewnętrznym? Oczywiście nie wszyscy są takimi specjalistami jak ty, bo mamy średnie w tym doświadczenia. Myślę, że główny problem z oddawaniem fanpage'y jest to, że oddajemy je firmom, które nie mają absolutnie doświadczenia i siada przed naszą marką community manager, który nic nie wie o marce, nic nie wie o branży, nie zna się na tym, zna się na social media, ale dopóki się nie doedukuje w temacie, to nie ma absolutnie szans, żeby robił to dobrze. Więc ja jestem absolutnie za tym, żeby marki agencyjne miały specjalizacje branżowe, tematyczne, bo tylko to daje szansę na to, żeby jakoś to robić dobrze. Sama wiem po sobie, jak usiadłam przed na przykład przewozami, absolutnie nie znam się na pociągach. Jak usiadłam przed Virgin Mobile, bo w ogóle się nie znam na telefonii, musiałam na szybko się uczyć. Uczyłam się na żywym organizmie, czyli kliencie, ale uważam, że to jest absolutny błąd. Ale nie uważam, że same agencje jako takie są złe. Dzięki bardzo. Proszę. Last chance. I know it's getting a bit late, but... They're scared. They know I will hate them. I thought you were going to talk about brandy. So that would have woken them up a bit, like, little bit more, I think. But if there are no further questions, then we are not going to torture you any further. Thank you very much, Monica.